Jeszcze jedno do ciebie, różdżka. R, U, zamknięte, RZ, szcz, K-A. Jeszcze jedno do ciebie, Adamie, jaki to jest przypadek? Mateusz jestem. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki i dzisiaj sprawdzimy, jak Polacy znają ortografię. Ponadto zapraszam Was na odcinek Big Brain, w którym sprawdzimy, jak powstał język. Link w opisie, a teraz zaczynamy odcinek. Podaj mi proszę trzy przykłady spójników. Spójników, no to i, albo, lub. Pięknie, bardzo dobrze. I chyba nie wiem więcej. Spójników, jaki? Nie, naprawdę nie wiem więcej. Tylko i znam jako spójnik. Spójniki, no to może jakieś końcówki, ów, coś tam, tak, ten, nie. To są końcówki. Końcówki. Tak, a my tu szukamy spójników. No to ów, coś takiego? Nie wiem, na, pod i obok? One coś tam odpowiadały. Co odpowiadały? Na coś odpowiadały, na pytanie chyba. Na jakie pytanie? Gdzie? Może, albo miejscownik. Celownik? To nie to. To trochę inne rzeczy. To nie to. Bo spójniki spajają zdanie. Czyli przeciwnik na przykład? Jaki nie. Przeciwnik? Przeciwnik. To może być przeciwnik na przykład z zagranicy. Przeliteruj słowo chrząszcz. C, H, R, Z, O, S, Z, C, Z. Tak jest. C-H-O-R-Z-O-S-C-S-Z-C-Z. C-H-S-Z-O-S-Z. C-H-R-Z-O-S-Z-C-Z. Czyli mówisz chrzoszcz? C-H-O. No i on. Nie. Jest om? Naprawdę? Nie, też nie. C, H, O, S, Z, C, Z. C, H, S, Z. Nie. Ja tam słyszę szy. Ja wiem, że słyszysz szy, ale tam nie ma szy. Pisze się poprawnie lud przez L o z kreską, czy lud L. U, otwarte lud D. Z otwartym U, no to to jest jakby grupa ludzi, a lud z zamkniętą, no to taki lud do drinka na przykład. Kostka. Pierwsze skojarzenie, tak? Okej. Okay. Na wakacjach. Na wakacjach jesteś, dobra. Zwykłe U, ponieważ lud to jest taki, który się kapie, jak jest ciepło. L z zamkniętym U to jest taki lud, który kapie, czyli mówi się lud z otwartym. A LUD przez U otwarte coś oznacza, czy nie? Może oznaczać lód taki metalowy. Lód, no to wtedy by było U otwarte. Bo jakby chodziło o lód zwykły, to by było zamknięte, mi się wydaje. Lód, bo lody. U z kreską. Lód, lody. Wyobraźcie sobie, że możecie na coś wydać 100 tysięcy złotych. Na co byście je wydali? Ja bym je wydał na moją wymarzoną wycieczkę po całych Stanach Zjednoczonych. Ale dlaczego mówię o 100 tysiącach złotych? Otóż właśnie wystartowała loteria w Letty Shops, w której główną nagrodą jest właśnie 100 tysięcy złotych. Nie ma żadnych skomplikowanych warunków, wystarczy oszczędzać z cashbackiem Letty Shops. Rób zakupy i odzyskuj nawet do 30% wydanych pieniędzy dzięki gorącemu cashbackowi. Zbieraj losy i weź udział w losowaniu głównej nagrody aż 100 tysięcy złotych. Aby wziąć udział w loterii, zarejestruj się na Letty Shops na swoim koncie, wejdź na zakładkę Loteria, zaakceptuj wszystkie warunki i kliknij przycisk Biorę udział w loterii. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Od tej chwili jesteś uczestnikiem loterii. Na zgłoszenie do loterii masz czas od 20 listopada 2023 do 22 grudnia 2023 do godziny 18. Następnie zrób zakupy w sklepach, które są prezentowane na stronie loterii, aby otrzymać losy i wziąć udział w losowaniu nagród. Cashback za to zamówienie musi pojawić się na Twoim koncie automatycznie i mieć status oczekujące lub uwzględnione na dzień 21 luty 2024. Na przykład wybierz sklep Euro RTV AGD, dokonaj zakupu jak zwykle i to tyle. Teraz zyskujesz 4-krotnie zwiększony zwrot gotówki, a dodatkowo bierzesz udział w loterii. Im więcej losów zdobędziesz, tym większa szansa na wygraną. Rejestrujcie się już teraz i oszczędzajcie z Letty Shops. Więcej informacji w linku w opisie, a my teraz wracamy do odcinka. Miażdżyć.
M-I-A z kropką D z kropką Y. Super. M i rzec z kropką. M i A rzec z kropką. G ci. M i A R Z D Z Y ć. M i A Ż z kropką. Sz Ż Sy Z Cy Z ć. A w jakim przypadku jest ten wyraz? Adamie! To jest wołacz. Tak jest. Adamie! Jaki to jest przypadek? Mateusz jestem. Adamie to jest wykrzyknik. A, czyli w trybie rozkazującym. Nie mówimy o tych trybach. A. Mówi się oni umią, czy oni umieją? Do ciebie pytanko. Do mnie pytanie. Oni... umieją. Umieją, tak jest. No, oni umią i oni umieją, to jest poprawne, obydwie formy. Oni umią. Umią. Oni umią coś zrobić. Mówi się oni umią, czy oni umieją? Oni potrafią. Różdżka. Ry, u zamknięte, rzec z kropką, D, rzec, K-A. Czy D, Z z kropką, prawda? Tak. K-A. Ry, ukreskowane, Ż z kropką, czy K-A. Czy, C-Z? C-Z. Szy? Ży? Naprawdę? Nie, nie. R, U zamknięte, S, Z, C, Z, K. Różdżka, tak? R, U zamknięte, Z z kropką, C, Z, K, A. R, U zamknięte, Z z kropką, K, A. R, U zamknięte, R, Z, Szcz, K, A. R, Z, U zamknięte. S, Z, C, Z, K, A. Nie ma szy w różdżce. A, C, Z. Nie ma czy też. Jej. Jaki to rodzaj nijaki? I podaj przykład. Nijaki to jest rodzaj bez określonego rodzaju. To jest, nie jest męski ani żeński, tylko na przykład krzesło i to jest to krzesło. To krzesło. Bardzo dobrze, super. A jakiś przykład rzeczownika nijakiego? No, na przykład samochód, jakakolwiek rzecz chyba. Tak? Znaczy nie, to jest ten samochód. Rodzaj nijaki to jest taki na przykład, gdzie nie jest określona liczba osób na przykład? A ty mówisz o liczbie mnogiej versus pojedynczej. Ja pytam o rodzaj nijaki. Bo jakie są jeszcze dwa inne rodzaje? Pojedynczy i mnogi. Nie, to jest liczba, a ja pytam o rodzaj. Nijaki. Ty jesteś kim? Sobą. To czy w ogóle w polskim są rzeczowniki nijakie? To jest pytanie. No, nie. Może teraz wane głupa, znaczy głupoty, ale może być to płeć. Może być płeć nijaka, tak? Dokładnie. Ale jak mówisz, to jest ta płeć, to jest rodzaj żeński. A jeśli załóżmy, dziewczyna się przemieni w chłopaka, to kim jest? To jest dobre pytanie. A co dokładnie zrobi? No, będzie musiała zrobić parę operacji. Tak? No to, ale jeśli ona się stanie facetem, to będzie w takim razie rodzaj męski, tak? Teraz jest rodzajem żeńskim, a ja się pytam o rodzaj nijaki. No, mam jedno na myśli. Dawaj. Obojniak? Ale jakaś rzecz, taka rzecz nieżywa. O no, nie wiem, kamień? To jest ten kamień, czyli to jest męski. No, w sumie tak. No, bezosobowo po prostu. Kogoś traktuje się. Na przykład kogo? No, książka. Nie, to jest ta książka, to jest ona. Nijaki? Nijaki. To jest takie ono. Ono, tak. Jakiś przykład jakiegoś ono? Powiedziałabym, że ślimak. No. To jest ten ślimak. Aha, no a to, o to mówimy. No to... A powiedz mi, w jakim przypadku jest ten wyraz samochód? Mianownik. Mianownik, bardzo dobrze. No to pierwsze to będzie stacja kontroli samochodów. Drugie na przykład, kupiłem wiele samochodów do mojego garażu. Aha. Albo na przykład, nie potrzebuję już tych samochodów. Okej, okay, tylko ja ci zadałem pytanie, w jakim przypadku jest ten wyraz? W jakim przypadku? Na przykład, jeżeli będę świadkiem wypadku. Że liczba pojedyncza? Nie wiem. Nie wiem. Mianownik, dopełniacz, celownik.
biernik. A nie rzeczownik? A co to jest hiperbola? Hiperbola to takie wyolbrzymienie. Jakiś przykład wyolbrzymienia? Nie wiem, dzisiaj jest gorąco jak na pustyni. Tak jest, bardzo dobrze. Zapewne jakaś choroba. Kto choruje najczęściej na hiperbolę? Mi się wydaje, że to osoby starsze by mogły chorować na to. No tak u dzieci się tego nie słyszę, ale też nie wiem, czy to jest choroba. No chociaż dziecięca hiperbola jest coraz, wiesz, częstsza. No teraz wiecie, no to odżywiamy dzieci kiepsko, także tak. Hiperbola. To jest coś z fizyki? Dobra, jaka jest liczba mnoga od słowa sędzia? Sędziowie. Sędziowie, bardzo dobrze. Sędzie? Nie. Sędzia. Jest? Dwóch sędzinów? Nie. To już poczułeś tych... Sędzi. Spotkałem na mieście trzech... Sędzi. Sędzie. Patrz tam, dwóch idzie... Sędzi. Nie. No w togach, no. Sędzinów? Sędzi. Sędzie. Sędzi? Nie. Sędzini. Nie. A na jakie pytanie odpowiada czasownik? Na pytanie, co robi. Co robi, tak jest, bardzo fajnie. Co się z nim dzieje? To też, bardzo dobrze. No, kto co? Komu czemu? Już mówię? Co, kto? Na pytanie co? Na pytanie co, czyli na przykład, co kot? To powiedz mi, co dzisiaj robiłeś, jakąś jedną rzecz, którą robiłeś. Jechałem pociągiem. I gdzie jest czasownik? Czasownik robi, czyli czasownik pociąg. Jak widać, nie każdy ogarnia ortografię, a to macie odcinek Big Brain, w którym mówimy, jak powstał język. Bardzo ciekawy temat, zapraszam do obejrzenia, a my się widzimy jak zwykle co wtorek o 16:00.